Witam Państwa na comiesięcznej konferencji prasowej. Dzisiaj w podwójnej roli, ponieważ absencje chorobowe dotyczą wszystkich. W tym wypadku akurat Pan Dawid jest również chory, Pani Małgorzata Kulas-Szyrmer również nieobecna. Dzisiaj na konferencji prasowej obok mnie Pani dr Katarzyna Karolska. I może od zagadnień związanych z pomocą społeczną, z antyhejtem, jak też z teleopieką zacznijmy. Oddaję głos Pani Katarzynie. Chcę przekazać najnowsze informacje dotyczące teleopieki, pomocy jednemu z Giżyczan, jak też sprawy związane z szeroko pojętą opieką społeczną. Proszę bardzo, Pani Katarzyna. Dziękuję. Szanowni Państwo, już jesteśmy na etapie końcowym, jeżeli chodzi o wdrożenie teleopieki domowej. Jesteśmy na etapie podpisywania umowy i oczywiście czasu przedszkolnego, szkoleniowego. Przyjedzie do nas firma, która przeszkoli moją osobę, w związku z czym będę mogła udać się na miejsce do osób zgłoszonych do systemu teleopieki i wdrożyć urządzenia. To, co jest bardzo istotne z systemem teleopieki. Do tej pory mieliśmy w programie 20 osób. Na tyle nam budżet pozwolił. Niemniej mam bardzo dobre informacje, ponieważ w związku z negocjacjami, które przeprowadziłam, zostało nam jeszcze troszkę pieniędzy, więc możemy włączyć do tego systemu teleopieki jeszcze około 15 osób. Także tutaj zwracam się serdecznie do Państwa, do mieszkańców, którzy wiedzą, że takie osoby są wśród nas, czyli osoby starsze po 60 roku życia, schorowane, mieszkające samotnie, żeby takie osoby zgłaszać bezpośrednio do mnie, wówczas będziemy mogli takie osoby jeszcze zakwalifikować do tego systemu teleopieki. Bardzo ważne jest to, że około 70% ze statystyki, tak przynajmniej podaje literatura, następują złamania różnych kończyn u osób starszych, które przebywają w łazience. Natomiast ten system pozwala na to, żeby taka osoba mogła sama wezwać pomoc. Takie osoby są również kwalifikowane, czy też obsługujące system, które zagrożone są zawałami, udarami, śpiączką cukrzycową, czy też atakami padaczek. Także warto wziąć to pod uwagę i tutaj też zwracam się również do naszej medycyny rodzinnej, do lekarzy, do pielęgniarek środowiskowych, które odwiedzając osoby starsze będą mogły również do nas bezpośrednio takie osoby zgłosić. Także serdecznie zapraszamy. Ciekawostką jest to, że w Skandynawii taka teleopieka domowa jest przypisywana przez lekarza pierwszego kontaktu na receptę jako opieka po prostu dodatkowa dla takiej osoby starszej. No to tyle z teleopieki. Jeżeli mówimy o kampanii antyhejtowej, to przypominam, że po fali hejtu, jaki się pojawił w naszym Giżycku, jaka się pojawiła wśród młodzieży z inicjatywy oczywiście burmistrza, rozpoczęliśmy kampanię Giżycko mówi nie dla hejtu, razem zablokujmy obrzydliwy hejt. W związku z tą kampanią wdrożono różne działania i tutaj przy współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców, naszych tutaj jednostek z bezpieczeństwa i oczywiście dziękujemy za to wsparcie Giżycka. Włączono również w tą kampanię filmy edukacyjne, które zostały nam przekazane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, za co również bardzo dziękujemy. Kampania trwa do odwołania i tutaj jesteśmy na etapie jakby dogadywania się z panią, która jest reżyserem, która ma pomysł na to, jak zrobić hejt. Giżycko mówi nie dla hejtu, który stanie się ogólnopolskim spotem. Natomiast no, jeszcze szczegółów nie możemy podać, niemniej w takim spocie prawdopodobnie wezmą udział osoby bardzo znane, aktorzy znani z różnych filmów, z różnych reklam, także trzeba dać jeszcze troszeczkę nam czasu, bo wszystkie formalności potrzebują dogrania. Scenki już mamy ułożone, także mamy nadzieję, że nasz hejt, że nasz spot na podstawie hejtu, jaki powstał, jaki był tutaj u nas w Giżycku, pozwoli na walkę z tym zjawiskiem w całej Polsce. Także mamy nadzieję, że rzeczywiście popłynie to szerokimi kanałami i dotrze do największej liczby odbiorców.
MOPS. Mamy informację bardzo ważną z MOPS-u. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku informuje, że od stycznia 2017 roku gotówkowe wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych 500+ będą odbywały się w placówkach banku PKO SA przy ulicy Dąbrowskiego 12 oraz ulicy Olsztyńskiej 15A. Serdecznie zapraszamy, żeby korzystać z usług banku. Wpłaty na konto są znacznie łatwiejsze i szybsze niż stanie w kolejce po świadczenia. I pan Adrian. Pan Adrian, teraz mówimy o celu charytatywnym. Co roku poświęcamy wszystkie nasze wydarzenia, żeby pomóc jakiejś potrzebującej osobie. 2 lata temu był to Krystian Czyrko, w tamtym roku był to Bartuś Frączek. W tym roku chcielibyśmy skupić się na pomocy dla Adriana Jarosza. Adrian Jarosz jest giżyczaninem. Miał wszczepiony stymulator w Olsztynie przez Japończyków, czyli w klinice bardzo znanej. No i niestety potrzebuje bardzo dużego wsparcia finansowego na rehabilitację, dlatego prosimy o włączanie się mieszkańców, przedsiębiorców, wszystkich chętnych, żeby dzielić się tą przysłowiową złotówką. Jeżeli ktoś będzie chciał informacje szczegółowe, kontakt do rodziców Adriana, bardzo proszę kontaktować się z naszym biurem promocji. Ja oczywiście przekażę i będziemy w tym roku działać na rzecz Adriana Jarosza. Dobrze, dziękuję pani doktor. Dziękuję bardzo. Czyli podsumowując, jakby patrząc od końca, 2 lata wcześniej pomagaliśmy Krystianowi, rok temu Bartusiowi, w tym roku pomagamy panu Adrianowi. Taka jest misja nasza, żeby co roku jednego giżyczanina otaczać taką szczególną opieką, szczególnym względem, żeby też pokazać problem, jaki istnieje. Oczywiście nie są to jedyne osoby, które potrzebują takiej pomocy, ale zawsze skupiamy się jakby taki na jednym człowieku, żeby też przez jego pryzmat pokazać skalę potrzeby w innych obszarach. Natomiast jeszcze jest do powiedzenia kwestia tego spotu antyhejtowego. Oczywiście robi się z tego dosyć duże przedsięwzięcie, dlatego tyle to trwa. Pani reżyser stara się zorganizować jak największą grupę, jak najwięcej osób zaangażować. My oczywiście jesteśmy tutaj jakby w centrum tego całego przedsięwzięcia i zdajemy sobie sprawę z tego, że walka z hejtem jest ciągła. W zasadzie ona nigdy nie ustanie i będą powstawały nowe obszary, które trzeba będzie na pewno, będą wymagały interwencji, ale nie reagować też jest źle, albo nawet jeszcze gorzej. Więc staramy się dotrzeć do świadomości, tak jak bardzo mi się podobało to powiedzenie, czy może to porównanie podczas nagrania w telewizji publicznej, kiedy ten psychoterapeuta, tak, psycholog powiedział, że to taki hejt boli mocniej niż takie uderzenie fizyczne. Tak? To uderzenie fizyczne zadane gdzieś tam w końcówce korytarza, siniak zostaje pod ubraniem, powiedzmy jego nie widać, czasem krótko, czasem długo, natomiast generalnie odbiór jakby czy oddźwięk nie jest niewielki, natomiast hejt taki uciążliwy, pisany w sieci jest ciągły, całą dobę, cały świat to widzi i zostaje na zawsze, więc trzeba zdać sobie z tego sprawę, że czasy się zmieniają, przemoc też się zmienia i nie możemy nie reagować. Natomiast tutaj jakby to nie dotyczy gimnazjum, tak, żeby już tak jasno powiedzieć, nie chodzi tylko o to, co się dzieje w gimnazjum, tylko chodzi w ogóle o hejt wszechobecny. Z ważnych informacji, które chciałbym dzisiaj Państwu przekazać, to oczywiście są zmiany w oświacie. Zmiany w oświacie, na pewno już wszyscy o tym wiemy, związane są z zmianą systemu oświaty, ze szkół podstawowych gimnazjów będą tworzone szkoły podstawowe 8-letnie. Ponieważ wiele rzeczy jeszcze nie jest jasnych, skrystalizowanych, to też te informacje, które podajemy na tym etapie, też proszę traktować jako takie wstępne, ponieważ my zadajemy mnóstwo pytań różnym organom i nie ma na nie odpowiedzi, bądź te odpowiedzi nie są dla nas wystarczająco jasne. Natomiast założenie jest takie. Do dzisiaj przyjmujemy uwagi dotyczące obwodów szkół, nowych szkół 8-letnich. Te uwagi zostały, czy może ten projekt uchwały został przekazany dyrektorom szkół z prośbą o zapoznanie z tym projektem rad pedagogicznych i rad rodziców. Tak krótki okres jest wymuszony harmonogramem wprowadzania zmian. Do 1 lutego musimy przekazać Radzie Miejskiej propozycję, czyli projekt uchwały. I tak będzie zrobione. 8 lutego jest planowana sesja Rady Miejskiej, na której te uchwały powinny być procedowane i przyjęte, ponieważ do 10 lutego trzeba przesłać te projekty do zaopiniowania do związków zawodowych i kuratorium oświaty.
I tu mam cały harmonogram, który Państwu prześlę później na adres redakcji. On jest dosyć obszerny, ponieważ przewiduje w zasadzie wdrożenie zmian. To jest chyba 7 stron, aż do ostatnia data to jest rok 2023. Czyli w zasadzie obejmuje cały ten harmonogram zmian w oświacie. Na dziś mogę powiedzieć tyle, że naszym założeniem jest, bo proszę pamiętać, co ze sobą niosą te zmiany. Zmiany te niosą ze sobą jakby utratę jednego rocznika w szkołach miejskich. W tej chwili jest 9 roczników, po zmianach będą szkoły podstawowe, czyli jakby jeden rocznik będzie mniej. Po drugie, od 99 roku, czyli od czasu, kiedy powstawały gimnazja, czyli w procesie odwrotnym do obecnego, populacja dzieci znacznie się zmniejszyła. Czyli tak my szacujemy, że mniej więcej ubyła jedna szkoła albo dwie średnie szkoły, średniej wielkości szkoły. Czyli nakładamy na to demografię, na obecne zmiany. W związku z tym najmniej procedur będzie w zespole szkół na Wilanowie. Tak? Zespół szkół numer 1 dzisiaj w swoich strukturach ma szkołę podstawową numer 3 i gimnazjum numer 3. W związku z tym z mocy prawa od 1 września 2017 roku stanie się w zasadzie już, można powiedzieć, szkołą jednolitą, czyli oprócz tych klas gimnazjalnych oczywiście już tam nie będzie żadnych zmian. No może trochę obwody jeszcze mogą się zmienić, ale to jest sprawa, powiedzmy, drugorzędna. Największe zmiany oczywiście dotkną gimnazja, czyli gimnazje te samodzielne, czyli gimnazjum numer 1 i gimnazjum numer 2. Jeżeli chodzi o gimnazjum numer 2, to sprawa jest dosyć prosta, bo gimnazjum numer 2 zakładamy, że stanie się szkołą podstawową numer 2, czyli będzie tworzona podstawówka na bazie gimnazjum. Natomiast jest to problematyczne, jeżeli chodzi o połączenie w tej chwili dwóch klas gimnazjum, bo ponieważ będzie druga i trzecia klasa gimnazjum, z podstawówkami, tak? Czyli z tymi, powiedzmy, klasami 1-6 obecnie, czy 1-7 w zasadzie, bo już siódma klasa też się pojawi. Na dziś nie ma jeszcze decyzji, czy będzie to, powiedzmy, system pierwsza klasa, czwarta, siódma, druga, trzecia, czy będzie pierwsza, siódma, druga, trzecia, tak? Czy będzie pierwsza, czwarta, druga, trzecia, tak? Czyli no, to jest jeszcze wszystko do rozważenia, jakie klasy z obwodów całe byśmy musieli ze szkoły podstawowej numer 7 w zasadzie przenieść do szkoły podstawowej numer 2. Ale już można jasno powiedzieć, że gimnazjum numer 2 będzie szkołą podstawową numer 2. Gorsza sprawa jest z gimnazjum numer 1. I o tym mówiliśmy już kilkakrotnie. Na dziś jest sytuacja taka, że planujemy gimnazjum numer 1 wcielić w struktury szkoły podstawowej numer 6, ponieważ nawet obwody są bardzo blisko siebie. I szkoła podstawowa numer 6 stałaby się tą szkołą, która by gimnazjum w swoje struktury wchłonęła. Natomiast no, nikt z nas sobie nie wyobraża, że szkoła podstawowa 8-letnia będzie w budynku na Pionierskiej. To jest w ogóle nierealne. W związku z tym jakby drugim etapem będzie przeniesienie szkoły podstawowej numer 6 na ulicę Gimnazjalną i zmiana numeracji ze szkoły podstawowej numer 6 na szkołę podstawową numer 1. Czyli od 1 września 2017 tak de facto byłaby to podstawówka o numerze numer 1. Tak? Czyli numer 1, 2 by była na ulicy Warszawskiej, 3 na Wilanowie, 4 wiadomo na ulicy 3 Maja, tam się nic nie zmienia, i 7 na ulicy Wodociągowej. Więc taka by była struktura szkół. Oczywiście mogą się pojawić po drodze pewne problemy. Na dziś zakładamy, że taki wariant jest możliwy, że tak to się wszystko odbędzie. No niestety czasu jest bardzo mało, ale te zmiany niosą ze sobą, rozumiem, i większość z nas rozumie, że jakiś docelowy efekt. W związku z tym te reformy zawsze trzeba, na początku trudno startują, tak, ta faza organizacyjna, później już to się wszystko jakoś tak samo napędza. Czyli w lutym będą dwie sesje, prawdopodobnie będą dwie sesje Rady Miejskiej, 8 lutego i pod koniec lutego, czyli taka już można by było powiedzieć planowa, natomiast 8 lutego jest przewidziana sesja taka typowo oświatowa, tak? Czyli poświęcona tylko sprawom oświaty, ponieważ budzi to wiele zainteresowania, wiele pytań, wiele kontrowersji, wiele uwag. Chcielibyśmy nie rozdzielać tematyki na sesji Rady Miejskiej, na też na przykład nieruchomości czy inne tematy. Tutaj skupiamy się na oświacie 8 lutego.
Jak Państwo wiecie, zapewne już jest kontynuowana budowa na placu remontu Giżyckiego Centrum Kultury. Firma z Marcinkowa, firma Budekstan, już mniej więcej od tygodnia kontynuuje pracę po giżyckiej firmie Chemiplon. Planowany termin ukończenia robót to jest początek kwietnia. Tam mogą być pewne kwestie jeszcze powiedzmy 2-3 tygodni przesunięcia do końca kwietnia ze względu na równoległy montaż kinotechniki i akustyki. Mogłyby tutaj po prostu nastąpić pewne opóźnienia, w cudzysłowie oczywiście, natomiast roboty budowlane przebiegają bez zakłóceń. Bardzo ważną też może, ważną, bo jest kwestią wizerunkową, jest księga, Giżycka Księga Tożsamości. To jest takie bardzo obszerne opracowanie, ale chciałbym Państwu dzisiaj pokazać. Księga Tożsamości jest to taki zbiór norm identyfikacji wizualnej miasta. Opracowana została przez giżyczanina, przez Janusza Pileckiego, notabene autora też flagi. Księga Tożsamości określa nie tylko nowy logotyp, tak, ale także herb miasta, to znaczy wymiary jego i kolorystykę, ponieważ wydawałoby się, że oczywista sprawa, a jednak proszę mi wierzyć, że w wydawnictwach różnych pojawiały się zniekształcenia, to znaczy proporcje były niezachowane, kolorystyka była niewłaściwa, jak też flaga. Bardzo często są pytania o flagę giżycka. Ona tu została opisana, tak, wymiary, proporcje i kolorystyka, ale też w zasadzie cały system identyfikacji i system taki nawet korespondencji, powiedzmy pism, listy gratulacyjne, jak powinny wyglądać, czy już mam zapisane takie przestrzenne rzeczy, jak chociażby namiot targowy, tak często się na targach gdzieś wystawiamy, nie mając takiej swojej identyfikacji, czy takie nawet windery, które na przy wydarzeniach powinny być eksponowane. To są oczywiście wszystko ujednolicone, system identyfikacyjny, łącznie z gadżetami promocyjnymi, tak? Czyli na około 150 stronach autor opisał wszystkie możliwości zastosowania logotypów, jak też wykluczenia, to znaczy tu też są pokazane wykluczenia, jak nie powinno się, czy zakazane jest stosowanie w jakich połączeniach, czy jakich kolorystyki bądź proporcji, w których niedozwolone jest stosowanie tej identyfikacyjnej warstwy. Natomiast jest to sprawa bardzo istotna, dlatego że do tej pory to była dosyć zaimprowizowana sprawa. Tak? Każdy na swój sposób jakoś próbował tę identyfikację realizować. Tak nie powinno być. To powinno być wszystko spójne, ujednolicone. Już wydałem zarządzenie, w którym określiłem, że powinniśmy się stosować do tej Księgi Tożsamości na bieżąco, natomiast jakby kompletne wdrożenie jest przewidziane dopiero aż na 2018 rok. Musi być czas na przygotowanie się. Oczywiście to jest wszystko związane łącznie z tabliczkami na ulicach, przystankami, oklejeniem samochodów służbowych, autobusów. To wszystko jest tutaj zaproponowane przez grafika i tego powinniśmy się trzymać. Wtedy będzie porządek. Bardzo ważna sprawa, myślę, że często też związana z promocją, ponieważ zapewne istnieje dużo niedomówień i pewnych szumów informacyjnych. To co roku dostajemy od firmy, która realizuje Orange Kino letnie, swoje podsumowanie. Ja bym chciał Państwu tak pokazać, że koszt miasta to jest 143 tysiące tam z kawałkiem. Natomiast według firmy, która nam przedstawia te dane, a oparte są między innymi na Instytucie Monitorowania Mediów i tylko prasa, internet, to jest ekwiwalent wartości 4 milionów złotych, a cała wartość promocyjna to jest 8 milionów złotych. Przypomnę, że wpłacając, czy nas kosztując 143 tysiące z kawałkiem, dołączamy do dwóch głównych, moim zdaniem, kurortów wakacyjnych, czyli do Sopotu i Zakopanego. Jesteśmy w tej trójce promowani w tych też miejscowościach, czyli i w Sopocie, i w Zakopanem te same są działania promocyjne, które są również i u nas. Oczywiście my odwdzięczamy się, w cudzysłowie mówiąc, tym samym. Natomiast z takich bardzo ważnych, najważniejszych kwestii w kinie letnim we wszystkich trzech miejscowościach było ponad 100 tysięcy widzów, pomimo nawet tej niekorzystnej aury. W Giżycku 10 tysięcy, no z tego względu, że mamy tylko 2 dni. W pozostałych miastach jest przez cały tydzień.
I było to 141 seansów filmowych, 46 tytułów, z czego można powiedzieć, że podczas tych seansów emisje z nazwą i logo miasta to było 562 emisje były takie. Czyli 562 razy, 141 spotów i plansz z Giżyckiem. Sam będąc w Sopocie nad widziałem nasza ambasadorka Julia Schmidt na molo, oczywiście nie na żywo, tylko materiał filmowy, zapraszała na wakacje do Giżycka, jak też później był spot o święcie twierdzy Bojen z fragmentami inscenizacji i datą zaproszeniem do Giżycka. Myślę, że jest to warte zainwestowania tych pieniędzy. No i ostatnia rzecz, którą chciałbym dzisiaj w takim tym głównym bloku Państwu przekazać, ponieważ sami dobrze wiemy, że były pewne błędy, niedociągnięcia, bo nawet bym powiedział, że zaniedbania w kwestii usługi dotyczącej usuwania śliskości na giżyckich ulicach. To jest oczywiście sprawa, która ma swój początek gdzieś tam dużo, dużo wcześniej, kiedy już o tym wielokrotnie mówiliśmy, giżycki rynek w zasadzie stracił dwie firmy, które się kiedyś tym zajmowały, czyli Zakład Usług Komunalnych i druga firma, która została z przetargu wyłączona, to znaczy jej oferta została wyłączona, odrzucona z powodów formalnych. Podjęła się tego firma debiutująca i ta nauka bardzo dużo tę firmę kosztowała, nałożyliśmy karę za niewłaściwe wykonanie usługi. Natomiast zarządzeniem w zasadzie 345, ponieważ ono było zmienione, powołałem taki zespół złożony z 7 osób. Przewodniczącym zespołu jest mój zastępca, jego znowu zastępuje sekretarz miasta, ale w skład tego zespołu wchodzi także naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pan Jacek Stankiewicz, zastępca skarbnika, pani Dorota Wołoszyn, naczelnik Wydziału Mienia, czyli pan Jacek Markowski, naczelnik Wydziału Planowania Inwestycji, pan Karol Walinowicz i dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, pan Tadeusz Lachowicz. Zadaniem zespołu jest analiza formuły realizacji takich usług przez miasto jako miasto, tak? Ja nie, w tej chwili nie mówię, że to będzie spółka, czy to będzie zakład, czy to będzie w jakiejś innej formie, czy to będzie dołączona usługa do istniejącej już spółki, bądź innego jakiejś innej jednostki, ale zadaniem zespołu jest przeanalizowanie wszystkich wariantów, które mamy wcześniej opracowane i wskazanie, jakby zarekomendowanie mi tego najkorzystniejszego, czyli najkorzystniejszego pod względem i finansowym, i organizacyjnym, żeby takie nie tworzyć też odrębnych bytów, tak, żeby nie tworzyć może odrębnego zakładu, kiedy można to samo realizować przy już istniejącej albo spółce, albo istniejącej jednostce. Do mniej więcej połowy lutego będziemy coś więcej wiedzieć i musi zapaść decyzja. Ja jestem zwolennikiem jednak trzymania tego typu usług we własnych rękach, ponieważ jak życie pokazuje, nie wszystko, co sprywatyzowane, jest właściwe. Tutaj cały czas mamy na naszym terenie, można powiedzieć, taką klasyczną historię, że zastanawiamy się, czy szpital powinien być spółką, której operatorem będzie podmiot prywatny, czy jednak powiedzmy spółką samorządową, gdzie burmistrzowie, wójtowie będą mieli, czy starosta będą mieli bezpośredni wpływ na to, co się w spółce dzieje. Ta historia ze szpitalem giżyckim się ciągnie przecież już bodajże dwa bądź nawet więcej niż dwa lata. I ciągle nie widać jakby tego światełka w tunelu, czy to będzie postęp, czy nie. W każdym razie zarówno jak usługi zdrowotne, czy sprzątania i usuwania śliskości uważam, że jednak większy wpływ powinniśmy mieć jako samorząd, niż zlecać to na zewnątrz, chociaż trzeba tutaj jeszcze jasno podkreślić, że taki system zlecania tych usług na zewnątrz w zasadzie funkcjonował od zawsze. Tak, od kiedy ja pamiętam, w takiej formule to było zlecane. Także na dziś z tych najważniejszych informacji to w zasadzie tyle. Teraz oddaję Państwu głos, ponieważ nie ma Pana Dawida. Ja nie chcę Pani Katarzyny to obciążać dodatkowo jeszcze obowiązkami, to ja dzisiaj zastąpię tak nietypowo, tak, i będę starał się moderować. Proszę bardzo, pytania. Gazeta Giżycka, proszę bardzo. Może to reforma oświaty. To, co myślę, że interesuje stan środowisko nauczycielskie. Będą zwolnienia, czy może wręcz przeciwnie, wzrośnie liczba etatów i koszt reformy. Z tego, co słyszę, gimnazjum numer 2 zamieni się w szkołę podstawową. W
Wiadomo, że trzeba ją będzie dostosować nawet tam do małych dzieci. Mhm. To się wiąże z wydatkami. Jaki koszt reformy i czy będą zwolnienia nauczycieli? Mówiłem już na Komisji Spraw Społecznych, która była w Ekomarinie. Naszym priorytetem są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, żeby po pierwsze reforma ta ustrojowa nie dotknęła ludzi, tak, żeby nie było, żeby tych strat jakby było jak najmniej. Ja dzisiaj nie podejmuję się powiedzieć, że wszystkim uda się ocalić pracę, bo tak jak mówiłem już na początku konferencji, trzeba nałożyć na to demografię, po prostu zwyczajnie tych dzieci jest mniej, ale zwiększają się liczby godzin na przykład, tak? Można zmniejszyć liczebność klas. Można, no jeszcze tutaj kilka rzeczy przemyśleć, tak żeby jednak te koszty osobowe, te koszty ludzkie były jak najmniejsze. I druga rzecz, koszty dostosowania i koszty zmian. Na dziś też nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, to będzie oszacowane po zatwierdzeniu wszystkich uchwał. Dlatego, że jeżeli okaże się, że trzeba zmienić jakąś decyzję typu na przykład szkoła podstawowa nr 6, będzie szkoła podstawowa nr 6, a gimnazjum nr 1 będzie szkoła podstawowa nr 1, bo taka możliwość, to zupełnie o innych kosztach wtedy będziemy rozmawiać. Na dziś te koszty są nie do oszacowania tak precyzyjnie. Natomiast jakieś na pewno będą, bo być może będą też zespoły szkolno-przedszkolne, tak? Więc na dziś jesteśmy naprawdę jeszcze na takiej fazie, że ciężko jest było nawet taką skalę rzędu podać tych kosztów. Pewnie to będzie jakieś może 200-300 tysięcy złotych, tak? Tak szacuję, ale proszę do tej kwoty się nie przywiązywać, bo ona nie jest w żaden sposób policzona, ona jest typowo intuicyjna, taka jakby szacunkowa na konieczne remonty, mając doświadczenia, tak, ile kosztuje remont jednej łazienki, tak, i ile kosztuje wyposażenie jednej klasy pracowni. Więc jeżeli będziemy musieli zainwestować nawet takie pieniądze, to ja uważam, że warto z kilku względów, przede wszystkim chociażby z takiego, żeby jak najmniej osób traciło pracę, bo będą też koszty oczywiście wynagrodzeń, tak, tutaj to też jest dosyć istotne. Proszę bardzo. Mazurski Goniec. Można oczywiście. Panie Burmistrzu, tak gwoli nie rozgrzeweczki, a na gorąco. Hejt. Nie ma innego nazewnictwa? Czy nie mamy czegoś takiego jak polskie określenie jakieś? Nie będę się czepiał tego. Jak pan zareagował w sprawie owego hejtu, kiedy wyszła na jaw bardzo niesympatyczna sytuacja jednego z nauczycieli radnego Giżyckiego, pana S. Czy pan zareagował, czy też sobie mrugnął coś pod nosem? Te dwie sprawy, tak? Na razie jedna. A, to jest jedna. Jeżeli chodzi o nazewnictwo, ja też często szukam polskich odpowiedników, ale one są, te zagraniczne, że tak nazwijmy, pochodzące z języka obcego, są już tak mocno zakorzenione i wchodzą w język polski, że w zasadzie używanie jakichś synonimów typu mowa nienawiści w sieci prawdopodobnie nie przyjęłoby się. Natomiast słowo hejt pochodzące od angielskiego, prawdopodobnie nienawiść, jest już takim, no jak powiedzmy hotel, taxi, tak, które się przyjęły do polskiej mowy i prawdopodobnie zostaną na stałe, więc pod prąd tutaj chyba nie warto iść. Każdy użytkownik internetu zetknął się już tym słowem i myślę, że jasnym jest, o czym mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o jakiegoś radnego nauczyciela, to ja nie słyszałem o jakimś hejcie, także... Poważnie, nie? Nie. Panie burmistrzu, niech pan nie żartuje. Z jakiej przyczyny złożył rezygnację ze swojej funkcji w szkole? Ale to, panie redaktorze, to jest sprawa między pracownikiem a pracodawcą. Czy to nie jest hejt, panie burmistrzu? Odejście z pracy? Nie uważam tego. Nie, to co zrobił ten nauczyciel. Ale ja nie wiem, co zrobił. Rozwiązał umowę, to jego sprawa. Sprawy zimowe. Ile przeznaczono na odśnieżanie miasta w zeszłym roku? Czy zrzucanie wszystkich złych tych wniosków nie jest, jej działanie nie jest spowodowane zbyt niską ceną, którą przeznaczono na odśnieżanie, oczyszczanie miasta z lodu, śniegu i tak dalej. Jaka to kwota mniej więcej, jeżeli można wiedzieć? To jest kwota około 1,5 miliona, natomiast kwotę podaje wykonawca, na podstawie specyfikacji, za jaką wykona daną usługę w danym standardzie, więc jeżeli podałby wyższą kwotę, no i
był jedynym w zasadzie oferentem, musielibyśmy prawdopodobnie tę kwotę zamówienia zwiększyć. Rozumiem się. Coraz częściej widzimy Pana w otoczeniu osób z wysokiego świecznika. No, przynajmniej przyjeżdża biskup, sympatyczna, urocza Pani senator z Ełku, z tego co się orientuję. Chodzą pogłoski, Panie Burmistrzu, że zarzuca Pan kotwicę w tak zwanej partii PiS. Ile w tym prawdy jest, że złożył Pan kwity i ma chęć przynależeć do owej partii? No, może zacznijmy od tego, że gdzieś tam zarzucam kotwicę. Ostatnio zarzucałem kotwicę na jeziorze Migocin, natomiast żadnej deklaracji do żadnej partii w ostatnich 10 latach nie składałem. Także jeżeli mówimy o prawdzie, to jest zero prawdy. Zgoda. Niech będzie. To są pytania cały czas czytelników i internautów. Pytanie bardzo moje prywatne. Widzę Pana podczas wręczania statuetki ze świętym, nie wspomnę jego nazwy, Pani senator i Pan biskup. Panie burmistrzu, delikatnie mówiąc, zrobił w balona mieszkańców Giżycka Pan biskup wraz z Panem Kluczyńskim, czyli swoim szefem Caritasu. Sprzedał budynek, który został przeznaczony na, do celów charytatywnych i niby na hospicjum. Jak Pan się czuje wewnętrznie, stojąc obok złodzieja? No, panie redaktorze, to jest ocena... Pytanie nie jest. To jest ocena, że powiem, zbyt osobista Pana, tak? Ja się nie będę do niej odnosił, bo ja się czuję bardzo dobrze, a nie traktuję nikogo jako przestępcę, jeżeli nie jest skazany żadnym wyrokiem, więc to jest zupełnie jakby niezrozumiałe dla mnie pytanie. Dziękuję. W Pańskim rejonie kręci się tutaj osoba, która działała z tego czasu w domu dziecka w Caritasie i działa nadal w Caritasie. Z tego, co orientuje się z podpowiedzi kilku czytelników, którzy dzwonili do mnie, ma zostać prawdopodobnie Pan W. dyrektorem szkoły nr 7. Ile w tym prawdy jest? Jestem trochę zaskoczony tym pytaniem. Jest dyrektor szkoły podstawowej nr 7, Pani Katarzyna Balach. Jeszcze jej kadencja chyba nie upływa nawet w tym roku, chyba za 2 lata. Będzie konkurs, jeżeli będzie ktokolwiek chciał w tym konkursie startować, to wystartuje, natomiast to komisja będzie decydowała, kto ten konkurs na dyrektora wygra, więc to zupełnie jest nieprawda, no bo nawet nie słyszałem, żeby Pani Katarzyna miała rezygnować. Przypominam, że istnieje coś takiego jak nadanie tak zwane ze strony Kościółka naszego. Istnieje szansa, czy nie? Ale to ja nie potrafię na to pytanie w żaden sposób powiedzieć, bo nie wiem, kto będzie składał jeszcze swoich... Pamięta Pan, jak żeśmy na poprzednich konferencjach Pan wybierał, losował w sumie tych wszystkich, którzy tam zbierali nieczystości po zwierzakach. Czy dla Hecy nie można byłoby zrobić czegoś podobnego dla tych, którzy odśnieżą, odlodzą swoje, znaczy chodniki wokół swoich posesji? Nie wiem, czy nie za późno troszeczkę, ale może takie coś można byłoby zrobić, jako nagrodę wręczyć worek piasku z solą plus złotą łopatkę, imitację. Pozłacaną oczywiście. Każdy pomysł jest dobry, ale ma Pan rację, Panie Dyrektorze, dlatego że część rzeczy jakby, znaczy część win za nieodśnieżenie przypisuje się często miasto, natomiast miasto nie wszystkie chodniki musi, znaczy nie wszystkie są zlecone, tak, do odśnieżania, część należy do prywatnych właścicieli bądź wspólnot i tu rzeczywiście to jest dobry pomysł. Tak. Dziękuję. Panie burmistrzu, za co Pan dostał oznaczenie z Suwałk ze szkoły WS, o ile pamiętam? Jeżeli dobrze pamiętam, było napisane za zasługi na w rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. W Suwałkach, jasne, tak. Ale ma Pan zasięg, kurczę, aż do Suwał, a w Giżycku nic nie powstało, myślałem, że to no to było na etapie uzgadniania otworzenia tutaj wydziału w Giżycku. Tak. Rozumiem się. Niech Pan przypomni czytelnikom i słuchaczom, z jakiej przyczyny przy ulicy Kościuszki ten budynek spalony nie został jeszcze odbudowany. To nie znaczy, było ponoć jakichś pieniążków, dotacji, prawda? To trwa odbudowa, ale to chodzi o wcześniejsze, tak? Tak. Nie potrafię powiedzieć dlaczego. No, spalił się.
No ileś tam lat jednak można by było go nawet po kawałku tak odbudować, ale nie było takiej woli najwyraźniej. Jeszcze jako radny kiedyś mówiłem, kiedy pojawiła się nadwyżka budżetowa, żeby jednak z tej nadwyżki sfinansować odbudowę tego budynku. No ówczesna burmistrz miała inne priorytety prawdopodobnie i to nigdy nie zostało budżetu wprowadzone. Natomiast ja zabrałem się za to jakby w pierwszej kolejności. To oczywiście trwało to z tego powodu, że trzeba zrobić dokumentację, później tą dokumentację przedłożyć z wnioskiem dofinansowanie. Dostaliśmy takie dofinansowanie ponad 1 000 000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego i trwa odbudowa. Do końca maja powinien być skończony. Czyli kasa na odbudowę budynku była? Znaczy była, no to zależy... Z tego co pamiętam, nie było. To, czy kasa jest, czy nie ma, decyduje w zasadzie burmistrz i autor projektu uchwały budżetowej. Tak, i jak będąc ostatniej kadencji tak, radnym, nie przypominam sobie, żeby chociaż raz taka pozycja w budżecie się pojawiła jak odbudowa budynku spalonego. Natomiast jako radny zgłaszałem taki wniosek kiedyś, żeby jednak odbudować. No nie było, że jak powiem, autor budżetu nie miał takiego pomysłu, więc ciężko też mi się do tego odnosić, dlaczego. Natomiast ja stwierdziłem, że należy go odbudować i zrobiłem wszystko, żeby tak się stało i właśnie budowa trwa. Czyli wniosek nasuwa się taki, że budynek nie był ubezpieczony, jak ów sławetny samolot, prawda? Budynek był ubezpieczony, natomiast z pamięci powiem, ta kwota ubezpieczenia, znaczy to odszkodowanie, które zasiliło budżet miasta, to była kwota około 300 000 zł, więc za taką kwotę nie da się odbudować budynku, bo cały kosztorys to jest około 2 000 000, więc my jako miasto wykładamy powiedzmy 1 000 000, tak, wykłada 1 000 000 Bank Gospodarstwa Krajowego i razem wspólnie można powiedzieć, że ten budynek odbudowujemy. Rozumiemy się. Przed świętami, po mieszkaniach, oczywiście myślę, po skrzynkach pocztowych roznoszona była Gazeta Giżycka z jednym fajnym zamieszczonym artykułem o panu burmistrzu. Czy przyłożył pan ręki do tego typu działania i jakiej kasy wrzucił pan za roznoszenie? Za roznoszenie? Nie, absolutnie nie. Nie wiem, to może Gazeta Giżycka odpowie. Nie mam żadnego udziału w roznoszeniu po domach Gazety Giżyckiej. Powracam do remontu ulicy Kościuszki. Zaraz po wykonaniu robót pomalowano pasy. Mhm. Piękne. Na tydzień farba zeszła. Mhm. Następnie nie wykonano czegoś takiego jak sygnalizacja dźwiękowa dla niepełnosprawnych, niedowidzących. A dlaczegoż to? Jeżeli chodzi o pasy, w protokole odbioru jest jeden z punktów poprawa oznakowania poziomego, czyli to było zausterkowane podczas odbioru, natomiast że z powodu tego, że temperatury już wtedy były takie niskie, nawet chyba poniżej zera, wykonawca jest zobowiązany chyba do końca kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam, te pasy odmalować w standardzie, który był określony w przetargu. Natomiast jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną, ona nie była przedmiotem przebudowy tego skrzyżowania. To jest w zarządzie z dróg powiatowych. My byliśmy inwestorem, jeżeli chodzi o naszą drogę, czyli pierwszej dywizji, natomiast sygnalizacja jakby dotyczy również drogi Alei 1 Maja i to jest sygnalizacja stara, z początku lat 90. Nie wiem, czy jakby taka modernizacja jej tylko o te powiedzmy te czujniki, czy powiedzmy te dźwiękowe wskazania dla osób niedowidzących dzisiaj byłaby zasadna. Po prostu ją chyba cały trzeba zmodernizować, bo ona już była wielokrotnie naprawiana, nawet kiedyś tutaj ten sterownik cały był wyłączony. Ja się za zarząd dróg powiatowych nie chcę wypowiadać. To nie był nasz zakres, natomiast co do dźwięków, to mogę zapytać ZDP. To, panie burmistrzu, działało wcześniej. No ale już się zepsuło. No, no proste, jasne. Wracamy do ulicy Kościuszki i skrzyżowania z Nowowiejską. Oglądałem zaproszone przez mieszkańców. Przez mieszkańców byłem zaproszony na spotkanie. Zaprezentowałem, mimo niestety nie wziąłem zdjęcia, które wydrukowałem dzisiaj. Zostawiano przejście rzędu 25 cm od strony osiedla Mamry. Mhm. Spółdzielni Mamry. Czy może pan, bo ja już drugi raz zwracam na to uwagę, może pan w jakiś sposób zareagować, pójść, skontaktować się z prezesem Tuczką i no, w jakiś sposób wynegocjować ulżenie tym ludziom, którym
zamknięto możliwość wyjścia poprzez osiedle, znaczy osiedle, ten blok spółdzielni mamy, teren spółdzielni mamy. I proszę pana, nakazano wyburzenie ścianki w kierunku ochrony środowiska. Tutaj jest ten pani Piotrowskiej biuro. Tam jest taki fragmencik rzędu 2 metrów i tam pan Tuczko wskazał, że tam może wjeżdżać i śmieciarka, i wóz straży ogniowej, i samochód dźwig w razie czego awarii transformatora, który tam się znajduje na tym podwóreczku. Pomysł jest, prawdę mówiąc, idiotyczny, realizacja jest wspaniała, ale jeszcze głupsza niż idiotyczna ze strony szefa spółdzielni mamy. To mogę odpowiedzieć na to od razu. Tak, bardzo bym prosił. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o sytuację tam na Nowowiejskiej 1 i pierwszej dywizji Kościuszki chyba 1, to jest tak, te dwa budynki. Sytuacja dla mnie jest kuriozalna, bo wspólnota postawiła swoje ogrodzenie z bramą i równolegle kilkanaście centymetrów obok ogrodzenie postawiła spółdzielnia mieszkaniowa. Około 2 tygodnie temu tutaj w moim gabinecie odbyło się takie spotkanie kilkustronne, bym tak powiedział. Była radna Sroka, był pan prezes i wiceprezes spółdzielni, była wspólnota, był zakład energetyczny, ponieważ ich też to dotyczy, i był dzierżawca tej pracowni ceramicznej, która tam też w podwórku jest. No jak to w takich pierwszych otwarcia sprawach z reguły tak wynika, znaczy tak przebiega, że na początku wszystkie strony muszą się wygadać, tak mówiąc kolokwialnie, czyli każdy miał swoje argumenty. Ale po około godzinie sądzę, że tam chyba już powoli do jakiegoś porozumienia doszło. Ostatnia informacja, która była na tym spotkaniu, jest taka, że wspólnota musi podjąć uchwałę. Dostali już jakby propozycję od spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia mieszkaniowa swoje stanowisko jakby jeszcze utrwaliła, potwierdziła i mam nadzieję, że to już na, nie wiem, może w tym miesiącu, a może za miesiąc tam do jakiejś ugody dojdzie i już jakby te dwa równoległe płoty nie będą tak funkcjonowały. Ale nie jestem pewny, dlatego że cały czas nowe argumenty się jakby się pojawiają. Panie burmistrzu, przed chwileczką, dłuższą chwileczką, pani Kasia wspomniała o wypłatach pieniążków. Odczytam taki sympatyczny mail. Witam, przedstawiam kolejny dowód na butę, pychę, oderwanie od rzeczywistości tutejszego MOPS. Otrzymałem listem polecanym za zwrotnym potwierdzeniem informację, że od stycznia bieżącego roku zasiłek pielęgnacyjny mam odbierać w innym banku. Oczywiście podano giżyckie adresy tego banku, ale informacji w jakim dniu miesiąca pobrać doświadczenie już nie raczono poinformować. No bo po co ułatwiać życie osobom doświadczonym przez los? Mają czas, niech latają po oddziałach, dowiadują się kiedy jaśnie państwo raczy łaskawie przekazać im budżetowe, a nie samorządowe pieniądze do odbioru. Nawet na nie swoje pieniądze chcą mieć wpływ. Jak z tym tutaj będzie? Czy ten ktoś ma latać, dzwonić do banku, czy będzie już konkretna data wypłaty? Możemy zrobić tak, że oczywiście dzisiaj zwrócę się do pana dyrektora MOPS-u o doszczegółowienie informacji i oczywiście podamy na naszych portalach. Znaczy ja powiem tak, z reguły jest to ten sam termin, także tylko zmienia się okienko, że tak powiem. Czyli jak ktoś odbierał około 25, to tak samo odbierze w innym okienku. No, tak sądzę, ale sprawdzimy to, dlatego nie ma tej informacji, bo to jest decyzja. Kolejny mail. Witam. Zwracam się z prośbą o zadanie pytania dla Jaśnia Nadającego. Czy są monitorowane koszty społeczne, wszak są to nasze podatki, wyboru takiej oferty i metod ośnieżania miasta? Mam na myśli, ile osób złamało rękę lub nogę, ile powstało niepotrzebnych w wyniku feralnego odśnieżania ulic, kolizji, stłuczek, samochodów. Czy w związku z tym także Straż Miejska zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości podjęła działania mandatowe celem wymuszenia poprawy stanu bezpieczeństwa ulic, chodników i tych mandatów nałożyła na jaką wartość? Tych danych nie mam od ręki. Mogę panu rektorowi oczywiście udostępnić, przesłać takie dane, jak Straż Miejska mi przekaże. Natomiast jeżeli chodzi o zbieranie tych wszystkich danych dotyczących usterek, kosztów bądź jakichś urazów, to też takiego rejestru nie mamy, natomiast jest to jakby tutaj dwie rzeczy dosyć istotne. Jednym z warunków przetargowych było posiadanie polisy chyba na 1 000 000 zł, jeżeli dobrze pamiętam, z tym, że jednorazowe zdarzenie nie mniej niż chyba 200 000. Z pamięci. Wykonawca jest ubezpieczony, tak, i wszystkie roszczenia,
będą prawdopodobnie zaspokajane z jego polisy. Gdyby sąd uznał inaczej, to my również jesteśmy ubezpieczeni, też mamy ubezpieczenie, miasto ma swój majątek ubezpieczony i to wszystko będzie, powiedzmy, ważne, znaczy o tym wszystkim będziemy mogli mówić, kiedy już nastąpią jakieś konkretne przypadki wniesienia roszczenia, tak, w stosunku do nas, czy w stosunku do wykonawcy. Natomiast na dziś pamiętam tylko jedno pismo, które wpłynęło w sprawie uszkodzonego samochodu z 28 listopada i zgodnie z jakby z procedurą, no my zlecając na zewnątrz, na siebie takiego roszczenia automatycznie nie powinniśmy przyjmować, tylko takie roszczenie zostało przekazane wykonawcy, ponieważ naszym zdaniem to z jego winy nastąpiła śliskość na ulicy. Wykonawca się do tego nie przyznał i kwestia teraz prawdopodobnie zostanie rozstrzygnięcia przez sąd. Tak? Czy winę za to ponosi wykonawca jako ten, który miał zapewnić prawidłowe warunki na drodze, czy winę ponosi gmina miejska Giżycko, która jest właścicielem tej ulicy, tak? tego majątku, czy na niej spoczywa obowiązek. No, przypomnę, że my to jakby w ramach przetargu przekazaliśmy do podmiotu zewnętrznego, którego zobowiązaliśmy do ubezpieczenia się, tak? Czyli jakby do zawarcia polisy. Ta sprawa jest akurat w toku, więc nie potrafię powiedzieć, czy zostało wniesione takie roszczenie, czy nie. Aczkolwiek wszyscy powinni takie roszczenia jednak złożyć, bo bez względu na to, co się na końcu wydarzy, tak? Co się na końcu, jakie będzie orzeczenie, jeżeli ktoś poniósł szkodę, no to oczywiście takie odszkodowanie mu się należy. Tak. Proszę nie uważać następnego pytania, że kije do Was, nie kieruje dokładnie do Was. Macie syna czy córkę, co byście by powiedzieli tutaj na takim spotkaniu dla nas, gdyby pan, panie burmistrzu lub pani Katarzyna postawiła na stoliczku śliczny prezent ze szkoły w Ukrainie, statuetkę, którą wygrał wasz syn czy córka podczas jakiegoś konkursu w szkole ukraińskiej. Przedstawiałby on tryzubka z podpisem szkoły Stepana Bandery. Pije oczywiście do świętego Brunona i owej statuetki. Wiemy, co się stało później, kiedy ten człowiek przebywał tutaj. I przyznam, że osoba wybrana na patrona miasta jest felerna. A jakiej szkoły dotyczyła ta sprawa? Bo nie znam. Szkoła imienia Stepana Bandery. Ale w Giżycku? Nie, to był tylko przykład wzięty z powietrza. No więc jakby ludzie zareagowali w mieście, gdybyśmy coś takiego później opublikowali, że dziecko pracownika urzędu było w takiej szkole i przywiozło coś, co przypomina im rzeź wołyńską w tym przypadku. Dobra, pomijam tą sprawę, bo to jest takie dość drażniące. I ostatnie moje taka szpileczka. Zastanawiałem się, czy przed wejściem do pańskiego gabinetu przywitać się z panem Iwaszkiewiczem, czy z panem Kuchcińskim. Bo pańska reakcja podczas ostatniego naszego spotkania w Ekomarinie zakrawała na kpinę, panie burmistrzu. Pan systemem pisowskiego wodza Sejmu wychrzanił nas z Ekomariny w przeciągu 28 minut. Czy taką garzę niską dostał pan Gromadziński, niższą niż pani Farna? Tamta nas wygoniła, w cudzysłowie ona, wygoniła nas po 10 minutach. Tutaj po 28 minutach. Coś jadła pan wycenia pana Gromadzińskiego. Dziękuję. Panie rektorze, ustalam jedną rzecz. No bardzo mi miło w ogóle, że pan mnie porównał do marszałka Sejmu. To jest jednak jakby nie było druga osoba w państwie. Więc jestem zaszczycony. Dlatego uporządkujmy jedną rzecz. Nikt nikogo nie wyrzucał. Poproszeni zostaliście państwo jako media o opuszczenie sali, bo taka była wola, ponieważ o biznesach, też mi się tak wydaje, przy świetle kamer się nie rozmawia. Idea spotkania była taka, że była podzielona na trzy części. Pierwsza była część, to jest informacje ogólne przedstawione przez generała Gromadzińskiego i przeze mnie. Druga to była część dla mediów i tutaj bez limitu czasu, jak też bez limitu tematyki, głos był oddany mediom, można było zapytać o wszystko. Natomiast trzecia część z konieczności odbywająca się tego samego dnia była poświęcona przedsiębiorcom. Oczywiście, gdyby pan redaktor został na sali, to prawdopodobnie nic by się nie stało. Tak? To nie jest tak, że został pan wyproszony, tylko musiałby wtedy, ja zresztą to mówiłem na samym początku, że jeżeli ktoś został na sali, to proszony jest o nienagrywanie tego, co tutaj będzie w tej chwili
mówione po to, żeby właśnie zapewnić pewien komfort wypowiedzi i pytającym, i odpowiadającym, tak, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w takiej atmosferze, powiedzmy, gdzie jest ileś tam kamer, ileś dyktafonów i ktoś chce zapytać o nawet, nazwijmy to, najgłupszą, najdurniejszą jego zdaniem rzecz. No, a ona może być bardzo istotna. Druga rzecz, publikacja tego wszystkiego, no to oczywiście jest też wskazówka często dla konkurencji. Tam byli jednak przedsiębiorcy, którzy mieli konkretny pomysł, tak? Konkretny pomysł i oni chcieli zapytać, czy taki pomysł zdaniem moim, czy zdaniem generała, to jest dobra myśl i czy akurat takie zapotrzebowanie wojsk, które przyjadą, znajdzie przy tym pomyśle na jakiś biznesowy klimat. I wydaje mi się, że oczywiście można to traktować, jak pan twierdzi, że to trochę niefortunne, tak? Jakieś takie może niezgodne z regułami. Ja zgadzam się, że zawsze jest tak, jeżeli się w pewnym momencie każe komuś, powiedzmy każe, to nie było kazanie, tylko prosi się o opuszczenie, to można się poczuć w jakiś sposób niewłaściwie, jeżeli tak pan się poczuł, to oczywiście przepraszam, ale z drugiej strony okoliczności są często obiektywne, tak? I tutaj myślę, że ta okoliczność obiektywna powinna wziąć górę. I gdyby pan redaktor zapytał, czy może zostać, gwarantuję, że mógłby pan zostać. Oczywiście pod tym warunkiem, że nie można by było niczego utrwalać. Panie burmistrzu, przepraszam, wtrącę skromną uwagę, ale jestem przedsiębiorcą giżyckim i mogłem zostać bez żadnego pytania. No to tym bardziej. Tyle tylko, że na pewno naraziłbym się panu generałowi, bo siedziałem akurat naprzeciwko i naraziłbym się w ten sposób zapewne, że zadał pytanie, a co pan tu jeszcze robi? Ponieważ jeszcze słychać, że gardło mi nie działa jak należy, to w danym momencie nie mógłbym wybronić się przed atakiem pana Gromadzińskiego, więc wyszedłem. Ale tego typu rozwiązania, jak co pan mówi, że nagrywanie i tak, w każdej chwili mogę zostawić dyktafon u znajomego i on zrobiłby wszystko, co potrzebne jest. A tak wyszło coś takiego w moim takim cichym, prześmiewczym i złośliwym mniemaniu, że pan burmistrz z panem Gromadzińskim i resztą świata kombinujecie, w jaki sposób wybrnąć z sytuacji, ugościć jak najsympatycznie naszych gwiaździstych, nie powiem to żołnierzy, tak? Chociaż szarańczą to ich nazwałem. Czyli już kroicie coś, kombinujecie za plecami, bo tak to wygląda. Co wam przeszkadza, człowiek siedzący, czy pani tutaj, czy koledzy siedzący? Wystarczyło powiedzieć, proszę tylko nie nagrywać tam, i tak by zrobił swoje. Bo no więc właśnie. Ku pamięci, gdzieś tam coś włączy. Bardzo niesympatycznie to wyglądało. Zrobione to zostało karygodnie i przyznam panu, że jeżeli w stanie takim naprawdę porządnej możliwości wypowiedzenia się, to nie odpuszczę w przyszłości panu, żeby nie zwrócić uwagi publicznie na tego typu działania, bo to było niesympatyczne, nadzwyczaj. Prosiłbym tego więcej nie powtarzać. Jasne. Przyjąłem, panie redaktorze, do wiadomości. Jeszcze wracając do koncertu Ewy Farnej, warto podkreślić, że wydawało mi się, że ta sprawa jest wyjaśniona. Takie były zapisy kontraktu z artystką. Pamiętam, było tak. I nie mieliśmy na to wpływu. Kontrakt przewidywał tylko 10 minut dla fotoreporterów i wszyscy byli jednakowo tak samo traktowani. Tyle tylko, panie burmistrzu, że zostaliśmy poinformowani pod estradą, a nie kilka dni wcześniej, kiedy byliśmy u pana na rozmowie. Poprosimy, a to trzeba znacznie wcześniej zrobić i wtedy nie ma racja i poprosiłem panią dyrektor, żeby wcześniej informowała wszystkie akredytowane redakcje, że takie są warunki, że pierwsze 10 minut będzie dla fotoreporterów, a później niestety trzeba będzie spod sceny opuścić tę strefę. Przepraszam, nie zrozumiałem. Czy w tym roku to samo będzie? Nie wiem, jakie będą warunki kontraktu. Tak zrozumiałem właśnie. Powiedziałem, że jeżeli będzie, tak, to proszę o poinformowanie wszystkich akredytowanych redakcji o tych warunkach. No to jest, wracając jeszcze do tej sytuacji z Ecomarina, o której pan mówi, no, oczywiście tutaj możemy sobie dyskutować, każdy ma inny pogląd i prawdopodobnie staniemy przy tych odrębnych zdaniach. Natomiast ja chciałbym, żeby też się utrwaliła taka jedna rzecz, że nie wszystkie spotkania są jakby do opublikowania. Tak? To jest
jakby idziemy w moim zdaniem trochę w złym kierunku, że ta transparentność i przejrzystość, że wszystko musi być zaraz online i opublikowane, to jest dobra rzecz. Wręcz przeciwnie, uważam, że wiele rzeczy skuteczniej się jednak załatwia w cztery oczy bez publikacji, niżeli przy otwartych spotkaniach transmitowanych na żywo. Tak? To jest takie moje odczucie. I w tym wypadku przecież nie chodziło o to, w tym trzeciej części tego spotkania, nie chodziło o to, żeby pokazać, ilu przedsiębiorców i jakie ma pytania jest zainteresowanych pobytem wojsk, tylko chodziło o to, żeby zapewnić jak najkrótszy dystans, jak najlepszą, najbardziej efektywną komunikację między generałem, powiedzmy burmistrzem i przedsiębiorcami, żeby można było tak zwyczajnie sobie bez skrępowania, przepraszam, porozmawiać. I na przyszłość oczywiście, jeżeli tak kalendarz pozwoli, to takie spotkania mogą być organizowane zupełnie w innej formule. Natomiast tutaj, ze względu też na kalendarz generała i mój, to było wcześniej ustalone już jakby termin, a jednocześnie chcieliśmy poinformować, stworzyć możliwość zadawania pytań przez media. No rzeczywiście, mając na względzie to, o czym Pan mówi, obiecuję, że inaczej będziemy to planować i na pewno z Panem generałem, jak wróci, bo w tej chwili nie mogę w Giżycku, umówiłem się już na rozmowę i będziemy ustalać to jakby dwoma ścieżkami. I jeszcze jedna informacja, bo oczywiście wszyscy jakby największy ciężar kładziemy na to, że przyjazd wojsk sojuszniczych to są same szanse i są same korzyści, ale musimy też pamiętać o zagrożeniach. I o pewnych zagrożeniach powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego takich najprostszych typu, czy my jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na to, żeby od razu zderzyć się powiedzmy z nową kulturą, tak, z nowymi ludźmi, jak też mogą wystąpić tu wszelkiego rodzaju zdarzenia, nawet powiedzmy kryminalne, tak, bo ponieważ przyjeżdżają nowi ludzie, będą wzbudzali być może jakieś negatywne emocje w kilku przypadkach, bo myślę, że ich dużo nie będzie, tych przypadków, ale jednak nie wykluczamy też na przykład pewnych prowokacji, tak, które mogą być, więc to o tym się nie mówi publicznie, tak, bo to nie są sprawy, o których się rozmawia właśnie na konferencjach prasowych, ale często warto by było przekazać jednak pewne przynajmniej sygnały, tak, ludziom, którzy prowadzą szczególnie taki rozrywkową część gospodarki, znaczy czy to turystyczną, tak, czy restauracyjną, dyskoteki, ponieważ tam się będzie skupiało główne życie towarzyskie, takie wieczorowo-nocne. I wtedy największe zagrożenie jest dojścia do różnych sytuacji, a przypomnijmy, że będą to jednak obywatele innych państw, tak, dodatkowo żołnierze. Nie będą to Polacy, będą podlegali zupełnie innej regulacji prawnej. Panie burmistrzu, to, że Pan wspomniał o tym, że nie powinno się wspominać o takich rzeczach jak no, te zatargi ewentualne, wręcz odwrotnie. Obywatela miasta Giżycka i okolicy trzeba poinformować. Oni wyjeżdżając ze swojej placówki zostali poinformowani. Macie ceny tutaj takie, noclegi takie, imprezy, nie będziecie mieli w Giżycku imprezy. Kina, nie macie w Giżycku kina. Teatru, nie będziecie mieli w Giżycku. Więc pamiętajcie o sytuacjach spięciowych właśnie. Byłem na takim instruktażu, przysłuchiwałem się temu działaniu. Niech Pan nie liczy na to, że żołnierz amerykański mający 31 tysięcy dolarów rocznie i rodzinę, żona plus dwoje, troje dzieci w Ameryce, przyjedzie do nas i będzie rewolwerami wymachiwał i strzelał z dolarami czy z euro. Nie będzie tak. Zobaczy Pan, że przejmie całą sprawę EUK, bo on jest najlepiej przygotowany, a odległość jest mniej więcej ta sama do przejazdu. Tyle, że EUK ma swoje kino, swoje możliwości rezerwkowe, a my co możemy zaoferować tym ludziom? Nawet dyskoteki nie mamy z prawdziwego zdarzenia. No to jest właśnie po to było spotkanie z przedsiębiorcami, tak? Żeby... Nie zrobimy tego w przeciągu jednego miesiąca, panie burmistrzu. Oczywiście, ale miasto też tego nie zrobi w ciągu jednego miesiąca. Oczywiście, że nie. Więc ja tylko chciałem zasygnalizować pewną rzecz, że w pierwszej kolejności należy przygotować tych, którzy taki biznes prowadzą, tak? Żeby wiedzieli, jakie są też zagrożenia. Natomiast to, co pan mówi w tych komunikatach, one powinny się w swoim czasie też pojawić. Na razie ja takiego zagrożenia jakby nie widzę, tak? Nie wiemy, kto do nas przyjedzie i jak to będzie się odbywało. Jeżeli nawet, jak pan mówi, Giżycko nie będzie takim popularnym miejscem, to może w ogóle ta skala nie będzie duża. Chociaż uważam, że wszystkie atuty leżą akurat po naszej stronie, ale to życie jakby zweryfikuje. To też kwestia o tym, o czym była mowa na tym spotkaniu, jak do tego podchodzi nasz miejscowy biznes, tak? Czy się nastawia na tego klienta, czy nie. Tak? To też będzie kluczowe.
My wszystkie jakby organizacyjne sprawy dopinamy i jesteśmy gotowi, żeby naszym przedsiębiorcom pomóc. Natomiast czy nasz miejscowy przedsiębiorca jest zainteresowany tego typu klientelą, czy nie, to życie pokaże. Wiem, że jedna restauratorka się mocno nastawia na akurat tego klienta, nawet karta będzie dostosowana do tego klienta i być może akurat robi prawidłowo, tak? Bo będzie miała obrót przez cały rok na wyższym poziomie, nie tylko przez wakacje i być może jest to trafione, ale to życie oczywiście zweryfikuje. Musimy być na to gotowi i się do tego przygotowujemy, a już dalej to wszystko od kwietnia będzie nam się to pokazywało. I zaprezentowałby Pan nam ładny swój gabinecik jeszcze, Panie Burmistrzu. A tak a propos, czy skończono już pracę tutaj w tym pomieszczeniu? W tym? Kosmetyka została. Kosmetyka, to ja tego elektryka bym powiesił na tych sznurkach wiszących u góry nad lampami. A mówiłem o tym. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, Radio Z Gold. Plany co do budynku SP6, tego, który zostanie potencjalnie w szkole? Miał w grudniu rzeczoznawca wypowiedzieć się w trzech kierunkach, tak? Czy utrzymanie funkcji edukacyjnej, mieszkaniowej, czy funkcji publicznej. Do dziś chyba nie mamy tego opracowania i od tego będzie zależało, co dalej z budynkiem po szóstce. I na jakim etapie jest modernizacja monitoringu miejskiego i kiedy będzie ocena informacji naszej Straży Miejskiej? Monitoring w tej chwili trwa, jakby modernizacja całego centrum monitoringu, czyli zostały wymienione monitory, będzie oprogramowanie do tych monitorów specjalne, które będzie to obsługiwało i dopiero później będzie wymiana kamer. Kamery będą jakby w dwóch standardach, czyli pierwszy standard to jest kamera obrotowa, drugi standard to jest kamera nieobrotowa, stacjonarna, ale ważne jest, żeby te standardy były zbieżne, znaczy w jednym systemie, bo dziś mamy tych systemów kilka i mało tego, no ja tutaj właśnie nie jestem zwolennikiem robienia konsultacji społecznych akurat w tych sprawach, bo tu za dużo informacji też nie jest zbyt pożądane, tak, żebyśmy publicznie mówili, które kamery i gdzie mają jaką wadę. Ale niektóre mają taką wadę, że na przykład nie rozpoznają tablic rejestracyjnych, znaczy nie widać tablic, bo oślepia, na przykład światło oślepiają i nie są czytelne. Natomiast nasz system docelowo będzie te tablice nawet rozpoznawał, czytał i będzie można, że tak powiem w cudzysłowie, proszę źle mnie nie zrozumieć, śledzić taką tablicę rejestracyjną, czy policzyć, ile tablic rejestracyjnych wjeżdża z jednej strony z miasta, wyjeżdża z drugiej, albo prześledzić drogę samochodu, który wjechał od jednej strony, a wyjechał po drugiej. Czyli to będzie taki inteligentny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych. To oczywiście potrwa, tak? I to jest proces. Na dziś najważniejsza jest modernizacja Centrum Monitoringu. Ocena Straży Miejskiej, zaplanowaliśmy to na styczeń, natomiast ze względu na chorobę pana komendanta, ja to przekładam na luty. I w lutym chcemy zrobić takie otwarte spotkanie i podsumować działalność Straży Miejskiej przez ostatnie 2 lata i ocenić to jako formację. No chyba nie będzie zbyt wielką tajemnicą, jak powiem, że ja do tej pory nie znalazłem jakichś specjalnych powodów do tego, żeby Straż Miejską likwidować. Zawsze mówiłem, że trzeba się przyjrzeć formacji i ją kierować w taki sposób, żeby ona jednak służyła ludziom, a nie była taką, jak to często bywało, tylko pozycją w budżecie do załatania pewnych deficytów. Były gminy, w których zaczynano dochody miasta czy gminy budować od wpływu z fotoradarów, tak, z mandatów. I to była ta patologia, która, co tu dużo mówić, która jakby rzutowała bardzo negatywnie na całą formację, ale ona generalnie jest nam bardzo potrzebna, szczególnie w takich miejscowościach jak nasza, gdzie mamy falowe dopływy ludzi, natomiast policja ma duże braki kadrowe, sprzętowe, często zwracając się do nas, Państwo też słyszycie, prośbą o dofinansowanie czy zakupu pojazdów, czy służb ponadwymiarowych, tak, czy w naszym garnizonie są też takie duże braki kadrowe. I my jako miasto jesteśmy w stanie jakby udostępnić swój pojazd, tak, swoich ludzi, mieszamy patrole, jest porozumienie z policją, więc to generalnie bezpieczeństwo jest na wyższym poziomie, bo proszę sobie wyobrazić, że był kiedyś taki artykuł w Gazecie Giżyckiej, ktoś czekał na interwencję policji chyba 1,5 godziny czy 2 godziny, bo miał informację od oficera dyżurnego, że radiowóz jedyny, który był w Wydminach czy gdzieś tam w terenie i jeszcze nie wrócił z jakiejś interwencji. My w tym czasie dajemy swój, tak? Czyli policjant plus strażnik mogą w każdej chwili, bo ten radiowóz... Tak, ale to potem generuje kolejne dziwne jakieś sytuacje w przypadku tej sytuacji z żołnierzem, która była już we wrześniu chyba, tak? Tej głośnej, o której cała Polska zresztą mówiła, że tam się strażnik pojawił na interwencji, że dlaczego był tam strażnik zamiast policjanta. Nie, pierwszy patrol był policyjny, z tego co pamiętam. Pierwszy patrol był w 100% policyjny, tak. Natomiast drugi patrol był właśnie wezwany do pomocy, ponieważ ta sytuacja się rozwijała
I drugi patrol przyjechał jako ten patrol do pomocy. I to był patrol właśnie mieszany, złożony ze strażnika i policjantki. No, ale zostawiło to pewien taki, nie wiem, czy to niesmak, czy niedomówienie, że dlaczego, wiele osób o to pytało, dlaczego pojawił się ten strażnik. No ale... Ja rozumiem, jakby... To był wspólny patrol. To posiłkowanie się Strażą Miejską. I kolejne pytanie, już ostatnie, obiecuję. Jeśli chodzi o schron na Placu Grunwaldzkim, czy jakby sytuacja z zapadnięciem się tam wejść do tego schronu, wynieśli coś z niej Państwo pod tym kątem, żeby dokonać, nie wiem, takiej inwentaryzacji tych wszystkich poniemieckich pozostałości, bo one bądź co bądź tam z zimą, z wiosną, z roztopami mogą się pojawiać w mieście i stwarzać kolejne zagrożenia. Tam pękły płyty, które zakrywały takie otwory. Znaczy awaryjne chyba one były, tak? Wyjściowe bardziej, bo wejścia były po schodach. Te płyty zostały wyciągnięte i na cały ten strop położone płyty betonowe, tak? Czyli zakrywające całe. Natomiast na wiosnę chcemy te płyty dopasować do tych otworów, bądź w ogóle wstawić jakieś takie zupełnie innego rodzaju, stalowe jakieś takie wejście do schronu. I już zleciłem panu czynnikowi działu mienia zlecenie inwentaryzacji tego obiektu, bo już wcześniej mieliśmy, że tak powiem, oko na ten obiekt, żeby mu się bardziej przyjrzeć. Ta sytuacja trochę przyspieszyła, wymusiła. Rozmawiałem z dwoma przedsiębiorcami, którzy mówią, że z chęcią by wydzierżawili. Oczywiście to jest ryzyko do otrzymania zaleceń konserwatorskich i tak dalej. Ale musi być tam możliwość prowadzenia działalności gastronomicznej. Natomiast w podziemiach nie ma takiej możliwości i raczej nie będzie. Musiałby ten schron, powiedzmy, nadbudowany jakimś, powiedzmy, tymczasowym budynkiem typu przeszklonym, tak, wokoło, żeby można było tam prowadzić działalność gastronomiczną, to ten schron był dodatkowo wtedy atrakcją pod ziemią. Ale jeżeli, bo nie chciałbym też Placu Grunwaldzkiego w sposób jakiś tam zaśmiecać, tak, jakimiś budowlami, więc być może my jako miasto otworzymy jakąś tam ekspozycję. Jest kilka na to pomysłów, w zależności od tego, jakie nakłady będą potrzebne, ale sam tam byłem tutaj w tym schronie i przy Placu Piłsudskiego. Widziałem tam w schronie na Placu Grunwaldzkim. Ten na Placu Grunwaldzkim w lepszym stanie, tam była sprawna wentylacja, no suchy. I myślę, że bez wielkich nakładów dałoby się większość tego schronu normalnie użytkować. Teraz część jest zasypana i tutaj informacje są sprzeczne. Niektórzy twierdzą, że istniało przejście do Hotelu Cesarskiego przez ten schron, czyli jakby ten schron był połączony korytarzem. Inne słyszałem, że z Kościołem Ewangelickim i że jeszcze tam po drodze jest jakaś część tego schronu, która jest w tej chwili niedostępna. Tam była też węzeł sanitarny, był gdzieś w okolicach, powiedzmy, dębu plebiscytowego. Więc warto by było w ogóle ten cały obiekt wyeksplorować i zobaczyć, jak to wygląda, chociaż wiemy, że w Giżycku są ludzie, którzy dosyć dobrze się na tym znają, orientują i mogą dużo w tej części powiedzieć. Czy jakieś pytania? Jeżeli wszystko, bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Zapraszam na kolejną konferencję pod koniec lutego. Dziękuję. Dziękuję.